Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Susek. Do roboty. To jest World of Tanks i popatrzcie na to, co mam tutaj przed wami. Masakra. Ale do rzeczy. Malinówka, wasze bitwy, Awerek na T-18. No i popatrzcie po prostu od góry do dołu. Te śmieszne combat kary, które no niewiele są w stanie zrobić tak naprawdę tej T-18. No zresztą zobaczcie sami, strzelają nawet do niego Forest Ram. Tutaj ta słynna haubica, on po prostu w nie wjechał. No i tak naprawdę zaczyna się rzeź. Powtórka jest mega szybka i sporo w niej się będzie działo, myślę. Oczywiście no tutaj nie wiem, jak to nazwać. No po prostu rzeźnia, no ten T7 kar, który jest tutaj, on w zasadzie jest no masa błędów popełnia Awerek, tak? Nie jest tak, że to jest jakaś bezbłędna, epicka bitwa, bo już wiele tutaj hitów mogło wejść. Bardziej chodzi o to, że te całe T7 kary są po prostu beznadziejne, no. Nie są w stanie nic zrobić takiej T18. Jak tutaj Awerek się ogarnął sam ze sobą, zamiast przycelować i coś konkretnego zrobić, to jedzie na pałę. Moim zdaniem to jest głupota. No ale jak ma takiego fana z tego, że odbija miliardy strzałów, jest bokiem do 5 czołgów i tak dalej, że zdarza mu się coś tu wziąć na one shoota, to czemu nie, bo naprawdę misuje niemiłosiernie dużo, a i tak ma już 8 fragów. Może teraz wreszcie coś przyceluje, przydałoby się. No to oczywiście mądry debil w T7 karze musiał musiał trącić. Ale no co tu mogę powiedzieć, no T18 kontra T7 kar, no zero szans, to ma 20 penetracji. Nie wiem ile to, nie wiem w co by musiało tutaj być strzelane, to żeby cokolwiek się zdarzyło. W ogóle tyle się dzieje na ekranie, że ja naprawdę no, nie mam co mówić, bo znaczy nie mam co mówić, nijak skomentować idzie. Bitwa jest na pałę, ale summa summarum no, efekt jest piorunujący tak naprawdę. Bo takie mięsiste strzały wchodzą w te T7 kary. No 10 fragów ja nigdy na przykład nie zrobiłem. Czyli jest to na pewno niezła bitwa tym pojazdem. No to już pewnie zabraknie. No tak, bo ten pancer pierwszy gdzieś się zdupił. Ale bądźmy szczerzy, T7 kar to jest kupa. Nie mam najmniejszych szans z T18. 11 frag. No i co? Co jest bardziej OP? KW-11 czy T18? To pytanie chyba już do was. Krótka bitwa, dynamiczna. Jest co oglądać, to na pewno. Więc mój komentarz już myślę jest zbędny. Do następnego razu. Na razie, hej.